Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Zapraszam na 50. okrągły już odcinek Zarychta na solo. Kontynuujemy zapowiedź sezonu 2018-19. Dzisiaj na tapetę wpadają Detroit Pistons, czyli drużyna, która w ostatnich sezonach, wydaje mi się, że głównie przez kontuzję, nie potrafiła wrócić do playoffów, bo skład do tego miała wystarczający. Cenę za to zapłacił Stan Van Gundy, który pożegnał się ze swoją posadą. Jest nowy szkoleniowiec, nowe rządy, jest troszkę nowej krwi, natomiast przede wszystkim wreszcie jest zdrowie. Wreszcie wszyscy są zdrowi, gotowi do gry. No i jeżeli tak to się utrzyma, no to chyba Pistons wreszcie będą mogli wrócić do playoff, czego im serdecznie życzę. No ale jak to zwykle zaczynamy od osoby szkoleniowca. No i mamy tutaj kogoś, kto był bohaterem najciekawszej afery trenerskiej w ostatnie lato, czyli Dwayne Casey. Po tym jak w poprzednim sezonie doprowadził Toronto Raptors do świetnego rezultatu, dostał nagrodę dla najlepszego trenera roku, został zwolniony przez tychże Raptors, którzy szukali innego rozwiązania i zaufali swojemu dotychczasowemu asystentowi. Natomiast Casey długo nie musiał czekać na nowe miejsce pracy, zwrócili się do niego Pistons, umowa została podpisana. No i Casey będzie miał teraz za zadanie przywrócić blask w Detroit, w Motown. No, jego bilans w całej karierze jest dodatni, 373-307 i sezon zasadniczy to jest to zdecydowanie, w czym Casey brylował, natomiast z playoffami było nieciekawie. Na początku nie był w stanie przedrzeć się z Raptors przez pierwszą rundę playoff, pamiętamy przegrane czy to z Brooklyn Nets, czy z Washington Wizards, czy to też później z innymi drużynami, jak chociażby Cleveland Cavaliers, chociaż to już druga runda. Raz udało się dojść do finału konferencji, ale tam także zostali pokonani przez Cavaliers 4-2, jeżeli dobrze pamiętam. I to był ten maksymalny, najlepszy moment w karierze Casey'a w Raptors. Czego można się spodziewać po tym trenerze? Przede wszystkim mam nadzieję, że zostanie poprawiona jeszcze defensywa, bo teoretycznie nie było z nią tak źle, bo to była 11. obrona poprzedniego sezonu, ale Casey będzie chciał na pewno wydobyć jeszcze więcej w obronie z Andre Drummonda. Mam nadzieję, że będzie chciał wydobyć dużo więcej ze Stanleya Johnsona, który wydaje się, że dochodzi już do takiego momentu, że albo wóz, albo przewóz. No i przy tym wszystkim Casey musi liczyć na zdrowie swoich zawodników, bo to będzie dla niego gwarant tego, że będzie mógł zrobić postęp z drużyną, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw. Bo to jest klucz do tego, żeby po prostu zadowolić właściciela i kibiców. No i czego się spodziewać jeszcze? Ja wiem, przede wszystkim zwycięstw. Bo Casey jest znany z tego, że właśnie w sezonie zasadniczym będzie notował te zwycięstwa, w playoffach będzie z tym różnie. Ale na razie to dla Detroit i dla ich fanów powinno wystarczyć, bo oni chcą najpierw wrócić do playoff. Później będzie drugim krokiem walka w tych playoffach o coś więcej. Skład do tego jest, o czym za chwilę, także tylko trzeba być dobrej myśli. Ocena moja Dwayna Casey'a, no na podstawie ostatnich lat to jest 4+. To, co najbardziej mnie cieszy u tego trenera, to, że nie jest zamknięty na zmiany, nie jest zamknięty na pomysły z zewnątrz. Jak przyszedł ten pomysł od generalnego menadżera, żeby zagrali dużo szybciej, to nie bał się powierzyć tej roli swojemu asystentowi Nickowi Nurse'owi, który wprowadził właśnie taką grę w Toronto. I jeżeli będzie taka potrzeba, to tutaj też podejrzewam, w Detroit będzie otwarty na różne sugestie i nie będzie sam musiał wszystkiego robić, nie będzie sam chciał dla siebie zbierać z całej śmietanki, więc pod tym kątem jest to dobry szkoleniowiec. Jego nota 4+. Bo tak jak mówię, dopiero co był najlepszym trenerem ligi według głosowania dziennikarzy, także czemu nie? Dalej przechodzimy do obwodowych i tutaj zaczyna się pierwszy zawodnik, którego mamy, czyli Reggie Jackson, oczywiście najważniejszy obwodowy. No to jest zawodnik, który ostatnio zmaga się z urazami i przez to nie jest w stanie pokazać pełni swoich możliwości. Oczywiście Jackson nie jest zawodnikiem, który będzie notował po 10 asyst, ani nie będzie rzucał po 30 punktów. Jest solidnym rozgrywającym, solidnym strzelcem i powinien dawać Pistons to, czego im brakowało w poprzednich sezonach, czyli dodatkową broń w ofensywie, bo tego najbardziej brakowało. Zresztą jak dojdziemy do omawiania bilansu ataku i obrony, to zobaczycie, jak nisko Pistons byli w ataku i tak naprawdę atakiem przegrali te playoffy w ostatnich rozgrywkach. Takie jest moje zdanie.
No i Jackson powinien być tym, który rozrusza ten atak. Ja wiem, że on często gra izolację i że przez to ten atak, w tym ataku piłka nie chodzi, nie krąży. Natomiast no, jeżeli on ma takie umiejętności, że potrafi wygrywać akcje 1 na 1, potrafi po nich kreować miejsce dla swoich kolegów, potrafi na tyle skutecznie zagrać, żeby to miejsce dla kolegów było, albo samemu, żeby zdobył punkty, no to czemu nie wykorzystywać takiej przewagi? Tym bardziej, że, no, że Jackson jest graczem, który, tak jak wcześniej powiedziałem, potrafi zagrać jeden na jeden bardzo skutecznie. Obok niego powinien grać Luke Kennard, przynajmniej takie były zapowiedzi przed sezonem, tak też wyglądało to w preseason dotychczas. Kennard, który ma za sobą tylko jeden sezon debiutancki, który oczywiście będzie już na bardzo długo łatkę miał wśród fanów Pistons, że to jest ten wybrany przed Donovanem Mitchellem. No cóż, takie jest niestety przykre życie debiutanta. Ale to nie jego wina, że generalny menadżer wybrał jego, a nie chociażby Donovana Mitchella, który poszedł o jeden numer niżej do Denver i od razu został wymieniony do Utah. No ale tak jak powiedziałem, to nie jego wina. Kennard ma ze sobą dosyć solidny sezon debiutancki. Grał po 20 minut, rzucał 7 punktów. Pokazywał się też z niezłej strony, jeśli chodzi o rozegranie, bo też notował sporo asyst jak na gościa o takim profilu. Natomiast najważniejsze było to, że trafił ponad 40% swoich trójek. I teraz jeżeli wejdzie do pierwszej piątki, będzie grał więcej minut, to automatycznie powinien też oddawać więcej rzutów. Jeżeli będzie utrzymywał swoją skuteczność, no to wszyscy będą tutaj zadowoleni. Jeśli chodzi o ławkę, no to tutaj będą wchodzić Mikrus i Smith, który już od kilku lat wędruje po NBA, natomiast teraz wreszcie chyba zakotwiczył, bo będzie to jego już jeden, dwa, trzeci z rzędu sezon w Detroit Pistons, co wcześniej mu się nigdzie nie zdarzyło. Zazwyczaj to były 2 zespoły w jeden sezon, 3 zespoły w jeden sezon chyba też raz się trafiły, też tu się mogę mylić. Natomiast Smith wreszcie zakotwiczył, wreszcie znalazł dla siebie miejsce, gra regularnie, zaczął też rzucać za 3 punkty troszkę, chociaż tego nie ma tak wielu prób. Natomiast Smith jest tym, którego potrzebuje ławka rezerwowych praktycznie każdej drużyny, czyli wejdzie, zacznie napędzać grę, napędzać akcję, zdobywać sporo punktów, notować sporo asyst, wjeżdżać pod kosz, odrzucać piłki, więc Smith jest świetnym tego gościem do tego, żeby właśnie napędzać, kiedy na przykład pierwsza piątka gra dosyć wolno albo po prostu wolniej. I obok niego będzie grał Langston Galloway, który też no, został podpisany już jakiś czas temu przez Detroit Pistons, natomiast dotychczas nie spełniał pokładanych w nim nadziei. Teraz też ma dostać na to taką szansę, bo w poprzednim sezonie grał tylko niespełna 15 minut na mecz, teraz ma być tego zdecydowanie więcej. Jeśli liczyć w przeliczeniu na 36 minut, to nie był wcale taki zły, bo rzucał 15 punktów, natomiast jego skuteczność pozostawiała wiele do życzenia. To było tylko 37% z gry i 34% za 3 punkty. W sytuacji, kiedy był praktycznie pozbawiony piłki, bo miał ją bardzo, bardzo rzadko i dlatego chociażby jest to do poprawy, no to on musi poprawić swoją skuteczność zdecydowanie, żeby jego gra po prostu, jego obecność na boisku miała sens. Inaczej będzie o to bardzo, bardzo trudno. No za nimi mają być jeszcze debiutanci Kyrie Thomas, Bruce Brown, być może także Jose Calderon, który jeszcze się załapał na kontrakt w NBA, ale to już będą szczątkowe minuty. Oczywiście trochę szkoda, szczególnie tych debiutantów, że nie ma dla nich miejsca. No, na początku przynajmniej nie widzę na to szans, być może z czasem, jeżeli na przykład Galloway będzie zawodził albo ktoś inny, to wtedy czy Brown, czy Thomas dostaną swoją szansę. Jeśli chodzi o cenę, to jest to trójeczka. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma tu wielkich gwiazd. Jest Reggie Jackson, a obok niego kilku zadaniowców, którzy albo są tak jak Kennard jeszcze przed swoim szczytem, albo tak jak Galloway powinni udowodnić znowu, że są zawodnikami godnymi swoich minut. Ok, kolejny segment, czyli skrzydłowi. I tutaj zaczynamy oczywiście od największej gwiazdy zespołu, zawodnika najbardziej medialnego, pozyskanego w trakcie poprzednich rozgrywek, czyli od Blake'a Griffina. Griffin jest zdrowy na starcie sezonu, co jest bardzo dobrym znakiem. Griffin już miał czas, żeby popracować trochę z drużyną, już zgrał się z nią, także nie będzie takiej sytuacji jak w poprzednim sezonie, że najzwyczajniej w świecie meczami musiał dochodzić do zgrania z drużyną. Teraz jest już po tym etapie i powinno to wyglądać nieźle. Griffin już udowodnił, że potrafi się rozwijać, dołączył do swojego arsenału rzut za 3 punkty.
bardzo dobrze potrafi się odnaleźć jako rozgrywający, czy to z przodem do kosza, czy to tyłem do kosza, do wbiegających, ścinających graczy ze słabej strony. Także Griffin tutaj powinien być kluczem dla Pistons do zrobienia playoffów. I oczywiście kolejny raz w jego przypadku, tak jak to mówiliśmy latami przy Clippers, musi być po prostu zdrowy. Zdrowy, zdrowy, jeszcze raz zdrowy. To jest dla niego klucz. Obok Griffina na skrzydle będzie grał Stanley Johnson, który, no jak wiemy, miał być tym przechwytem w drafcie Pistons. Miał być gościem, który pozwoli im się dalej rozwijać, natomiast Johnson ma już za sobą 3 sezony w NBA, 3 sezony, w których nie widać postępów. Gość, który powinien rzucać dużo za 3 punkty i oddaje sporo rzutów, bo w ostatnim sezonie było ich ponad 200, w całej swojej karierze nie trafia nawet 30%, z gry nie trafia nawet 40% i specjalnie nie widać tutaj postępu z sezonu na sezon, więc myślę, że to jest ostatni jego moment, jest przed ostatnim rokiem kontraktu. No i nie wiem, czy co zrobił Pistons. Myślę, że wystosują do niego tą wstępną ofertę. Natomiast nic poza tym, myślę, na razie. Dopiero na pewno nie będzie przedłużenia tej umowy przed startem obecnych rozgrywek. Myślę, że dopiero po sezonie Pistons się zdecydują, czy chcą mieć dalej z Johnsona, czy też nie. A jeśli tak, to na jakich warunkach, bo na razie zawodnik ten nie zapracował na to, żeby zanotować solidną podwyżkę z tych debiutanckich pieniędzy, jakie w tej chwili dostaje, a to będzie niecałe 4 miliony dolarów w najbliższym sezonie. No i tak jak mówię, Johnson musi zdecydowanie poprawić się w ofensywie, bo w obronie nie jest taki zły, naprawdę. W defensywie jest graczem, którego się spodziewaliśmy, że będzie. Nieźle broni na piłce, bardzo dobrze gra na pomocy, potrafi ustać jeden na jeden, natomiast tak jak mówię, w ataku jest dziurą i to dosyć sporo. Można go odpuszczać, żeby podwajać innych graczy, co w przypadku grania przez Griffina albo Drummonda tyłem do kosza będzie zabójcze dla Pistons. Zmiennicy? Na razie tak jak to wygląda, to i tu mam właśnie trochę problem, bo najwięcej minut dostawali Reggie Bullock i Glenn Robinson Jr. Natomiast w dwóch pierwszych meczach, kiedy Griffin był nieobecny, to w piątce wychodził Henry Ellenson. Natomiast Ellenson raczej nie jest przymierzany do tego, żeby grać duże minuty, bo chociażby w momencie, kiedy startował obóz przygotowawczy, Ellenson został puszczony na mecze eliminacyjne kadry USA prowadzonej przez Jeffa Van Gundy'ego. Także to pokazuje, że no to niby się z nami ma przygotowywać, ale jak jest kadra, no to niech sobie pojedzie, no bo w sumie to może minut raczej nie dostanie, niech inni się ogrywają u nas, a on niech tam łapie doświadczenie. Więc trochę to takie palcem po wodzie pisane, nie wiadomo czy rzeczywiście na Ellensona będą stawiać czy nie, dlatego ja go mam w swojej hierarchii na miejscu piątym wśród skrzydłowych. Natomiast wyżej Reggie Bullock i Glenn Robinson Jr., czyli goście, którzy powinni dostarczać sporo punktów z ławki, powinni rzucać za trzy, powinni wjeżdżać pod kosz. Taka typowa 3&D. Mam nadzieję, że Robinson będzie tym razem zdrowy, bo on też powinien dostarczyć trochę radości fanom, trochę gry efektownej, trochę wsadów. W końcu to jest zwycięzca konkursu wsadów sprzed chyba dwóch albo sprzed roku. Więc to też jest ważne, bo pamiętacie, że w poprzednim sezonie te puste trybuny w hali Detroit trochę straszyły. I sama dobra gra to jest jedno, ale jak ta gra będzie jeszcze efektowna, jak Glenn Robinson będzie uciekał za plecy, będzie dostawał piłki na dobręcz, czy od Reggie'ego Jacksona, czy od Blake'a Griffina, to też będzie powodowało to, że kibice będą chcieli przyjść w większej liczbie. Nie wiem, na przykład dzieciaki chociażby będą chciały zobaczyć tego gościa, który lata nad obręczami, więc taki zawodnik też w drużynie walczącej o kibiców jest ważny. No i gracz numer 6, który jeżeli będzie zdrowy i wróci do swojej normalnej formy, to myślę, że może być pierwszym zmieniającym na skrzydle, czyli John Luer. Ale tu na razie jeszcze nie mamy debiutów w preseason. Mamy gościa, który opuścił cały poprzedni sezon z powodu kontuzji. No i jest na pewno zawodnikiem z potencjałem na granie 20 minut albo i więcej, natomiast no, na razie musi wrócić do pełni zdrowia i dyspozycji. Ocena Pistons na skrzydle to 3+. Więc to troszeczkę wyżej niż obwodowi. No i ostatni segment, jeśli chodzi o zawodników, czyli podkoszowi. Tutaj mamy zdecydowanego lidera, jest nim Andre Drummond. Andre Drummond, który nauczył się ponoć rzucać za 3 punkty. Tego na razie nie widać, bo spudłował wszystkie 6 prób w preseason. Natomiast dostał zielone światło na takie próby.
No i zobaczymy, kiedy zacznie wpadać. Być może od startu sezonu. Pamiętam, jak dwa sezony temu Harrison Barnes odchodził z Golden State do Dallas. Preseason miał fatalny, rzucał chyba 20% z gry, 10% za 3 punkty i to przy dużej liczbie prób. A potem zaczął się sezon i nagle okazało się, że 45% z gry, 35% za 3. Nie pamiętam, czy te skuteczności utrzymał, ale nagle stało się to takie normalne, więc nie ma co też za bardzo przywiązywać się do tego, co widzimy w preseason, bo później może być zupełnie inaczej. Natomiast Drummond fajnie, że się dalej rozwija, że dodaje nowe elementy do swojej gry, bo jest po prostu wtedy trudniej go upilnować, daje też więcej możliwości gry swojej drużynie. Liczę na to też, że w obecnym składzie przy tak dużej liczbie skrzydłowych, takich typowych trójek jak Johnson, Bullock, jak Robinson Jr., ewentualnie Ellenson, wrócą Pistons do tego grania z Drummondem jako rozgrywającym na wysokości linii za 3 albo na linii osobistej, który będzie świetnie właśnie dogrywał te piłki za plecy do uciekających po linii końcowej zawodników. I drugi center, ściągnięty z drużyny mistrzowskiej, czyli Zaza Pachulia, który myślę będzie miał podobną rolę jak Warriors, czyli będzie dostawał te 10-15 minut na mecz, będzie miał trochę powalczyć, powciskać trochę łokci rywalom, powkurzać ich, a w ataku też swoimi umiejętnościami zapracować na punkty dla drużyny, bo przede wszystkim myślę, że tutaj umiejętności w robieniu zasłon, umiejętności w znajdowaniu podaniem swoich kolegów, więc tutaj Pachulia może mieć podobną rolę w ofensywie jak Drummond. Oczywiście nie rolę zdobywającego punkty, tylko rolę dystrybutora kolejnego, więc to na pewno jest plus. No i jeśli chodzi o podkoszowych, jest jeszcze Johnny Hamilton, natomiast on na razie dostał tylko 6 minut w preseason. Za bardzo o nim nic nie wiem, wybaczcie, więc nie będę go oceniał. Być może dostanie swoją szansę, natomiast nie spodziewałbym się tego za szybko. No i łączna ocena podkoszowych, 3 z plusem. Podobnie jak skrzydłowi. Myślę, że Drummond tutaj pracuje na to, żeby wbić to na czwóreczkę, ale to może jeszcze niech chwilkę z tym poczekajmy. No i idąc dalej, mamy bilans ataku i obrony. No tutaj zobaczymy, czy Dwayne Casey zdecyduje się grać szybciej, bo Pistons w ostatnim sezonie grali w 21 tempie NBA, czyli raczej wolno. Nie mieli też tego ataku, co już wspomniałem. 19 atak ligi, 104,9 punktu na 100 posiadań. Obrona niezła, bo 11, więc tu jakby obronę jeszcze troszkę poprawił, zdecydowanie atak, to z automatu drużyna, myślę, wchodzi do playoffów. I tego Pistons i Casey'owi życzę. I tyle. Dzięki za wysłuchanie. Jeśli macie jakieś komentarze, to zapraszam. No, myślę, że usłyszymy się o 20 na kolejnej drużynie. Do usłyszenia. Cześć.